Siemano, tutaj Rickster oczywiście i zapraszam Was na długo wyczekiwany kolejny odcinek z serii pod tytułem Rozdajemy hajsy, oczywiście, w której gram w Ultimate Team w FIFA World od 10 ligi wzwyż. Obecnie jesteśmy w lidze numer 9 i w przypadku, kiedy wygrywam mecz, ulepszam sobie daną pozycję o jeden poziom w składzie, czyli ze srebrnego oczywiście na złoty, z brązowego na srebrny i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie muszę ulepszać poziomowo, mogę sobie srebrnego na srebrnego zamienić potem i tak dalej, i tak dalej. No i gramy do czasu, aż po prostu nie będę nagminnie przegrywał, tak? Czyli jak najwyżej będziemy próbowali dojść. Ja tutaj już sobie uzupełniłem zawodnikom, tym, którzy potrzebowali tam troszeczkę kondycję. No i możemy ruszać z pierwszym meczem w dzisiejszym odcinku. Za chwilę, jak znajdzie nam przeciwnika, to wracamy. No i mamy ziomy pierwszego naszego przeciwnika w tym odcinku, co przyszło w FIFA naprawdę z ogromnym trudem. Wierzcie mi, miałem niesamowite problemy z wyszukaniem przeciwnika. Musiałem aż wyłączyć grę i po prostu uruchomić ją ponownie, co mnie naprawdę niesamowicie wpiniło tutaj. Zobaczymy, czy to się przełoży na moją grę w tym spotkaniu. Także już teraz zapraszam Was na skrót pierwszego meczu. Także no, wygląda to całkiem optymistycznie. Ciśniemy go. To jest najważniejsze, że pojawiamy się często w pobliżu jego pola karnego, a nie on gości w naszym polu karnym. Ależ to było niesamowite, co tutaj się stało. Zobaczmy sobie. Tutaj zrobimy sobie jakąś tam cieszyneczkę. Prowadzimy 1-0. To jest w tej chwili najistotniejsze. Jak ta bramka padła, nie będę tego komentował. Zobaczcie zresztą sami. Także co wyjdzie z tej kontry? No nic nie wyjdzie niestety, bo szybko stopuje nas przeciwnik. Ależ zacięło niesamowicie. Cóż za lagi, chłopie, ogarnij internet. Ogarnij internet. No i właśnie. Na szczęście nie dajemy mu wbić bramki. Też niesamowicie kuriozalna by była to bramka. No i może wyjdziemy z jakąś fajną kontrą. Zobaczmy, Jurado. Dziwnie się przebił, ale się przebił Jurado. Także to jest najważniejsze w tym momencie. Sobolewski zagra tę piłkę do Bakeli. Aż niesamowite, że on to spudłował. Oczywiście nasz oponent i sobie jakoś poradziliśmy. I wychodzimy z kontrą. A oczywiście lewe skrzydło. Na lewym skrzydle Struber Jurado, który dośrodkowuje na Bakele. A Bakela to kończy głową. No ma głowę na karku, widać. No łeb ma porządnej wielkości, także z łatwością to wykończył. No i mamy już bezpieczne, myślę, dwubramkowe prowadzenie. No i zakończyła się pierwsza połowa. Bardzo dla nas pozytywna. Wynik bardzo dobry, także oby tak dalej. Serbska akcja. No i już jest tylko 2 do 1. Nasz przeciwnik nie umie cieszynek robić, ale to się nie liczy, to nie jest istotne. Ważne jest to, że strzelił bramkę kontaktową, co mnie troszeczkę niepokoi, ale miejmy nadzieję, że wrócimy do gry jak najszybciej. No, nasz przeciwnik musi oczywiście podniecać się strzelonym golem i powtórką, ale cóż, gramy dalej. Próbował grać do środka, będzie próbował. To oczywiście nas rozklepać i grać na głowę. Ale dobrze, że potrafię się ustawić w polu karnym, co jest najważniejsze. Już rozkliniam takich typów, co tylko na główkę potrafią grać, to jest łatwe do przewidzenia. Ściągamy grę. Troszeczkę dziwnie, żeśmy to zrobili. Ale liczy się na pewno efekt. A i szkoda, że nie przeszedł Jurado, ostatniego obrońcy, bo wyglądało to całkiem nieźle. A i Bakela, jeszcze powalcz. Szkoda. Wygrywa przebitki nasz przeciwnik, czyli ma naprawdę furę szczęścia. Oczywiście nagłówkę, no ale nie ma tam nikogo, chłopczyku. Ha, ha, ha. Wygramy to spotkanie, a jeszcze jeden błąd. Nie pozwólmy mu dośrodkować. Nie pozwólmy, tak jest.
No i to już będzie koniec. To już będzie na tyle. Czyński, gramy sobie do tyłu, do kosznika. Zagramy sobie do bramkarza. Wspina. Jeszcze raz do kosznika, także absolutnie już nic w tym meczu nam nie grozi. Wygrywamy ten mecz. Nasz przeciwnik był po prostu lamusem, leszczem, który gra tylko na główki. Oczywiście no nie mam nic do tego, tak szczerze powiedziawszy, troszeczkę tutaj przesadzam może, no ale no specjalnie, chamsko to robił. Cały czas grał na głowę Ibisewicza. Troszeczkę mnie to irytowało, ale wygraliśmy ten mecz po prostu. No i wypada o nim zapomnieć. Trudno, trudno, że po prostu nic się nie działo więcej ciekawego w drugiej połowie, no ale może w kolejnych spotkaniach będzie jeszcze więcej emocji. Tutaj taki mecz troszeczkę rwany. Dwie bramki szybkie moje, potem nasz przeciwnik strzela na początku pierwszej połowy, no i potem już tylko nagłówki próbował grać, no, a ja się broniłem. No i zapraszam Was na skrót drugiego meczu, który już za chwilę. Dobra, słuchajcie, oczywiście po wygranym meczu, jak mówiłem, ulepszam sobie jedną pozycję. Otóż, że robię sobie składzik z Ekstraklasy. Już Wam wcześniej mówiłem, ci, którzy nie wiedzą, to teraz właśnie się dowiedzieli o tym, że w tej serii będziemy sobie grali po prostu z zawodnikami z Ekstraklasy. No i postanowiłem sobie, że ulepszymy sobie prawą defensywę, gdyż tam mieliśmy zawodnika jakiegoś z MLS-u chyba, z tego co mnie pamięć nie myli, z Ligi Amerykańskiej, czy Amerykańca po prostu jakiegoś. Także tutaj wrzucimy sobie Kebe Siseya z Lecha Poznań. Nie wiem czy on jeszcze gra w Lechu, coś tam mi się objęło uszy, że chyba ma kontuzję, ale Sisei ma 91 tempa i poprawił nam nieco zgranie. Także myślę, że tutaj będzie bestią w obronie. Miejmy nadzieję. Chciałem wymienić Bakele, ale napastnicy są drodzy. Jeżeli mam płacić za broszka 5000, to no jeszcze się zastanowię. Chciałem Marco Paixão, ale zobaczymy. Być może wygramy po prostu ten drugi mecz i będę mógł sobie ulepszyć kolejną pozycję. To się już za chwilę okaże. Także lecimy z drugim spotkaniem. Mamy drugiego przeciwnika, z którym po prostu jedziemy, mam nadzieję, że kolejne zwycięstwo przyjdzie nam tutaj jeszcze łatwiej niż w pierwszym meczu. Ja ogólnie Wam nie chcę za bardzo narzekać tutaj, ale po prostu musiałem znowu resetować FIFA, włączyć ją od nowa, bo miałem problemy ze znalezieniem przeciwnika, także no naprawdę jest masakra z tym, ale dobra, nie będę już się użalał, zaraz poczynamy skrót z spotkania numer 2. To wygląda jak będę, no nie wiem, nie wiem. Mój faulował mi tam Sobolewskiego, halo. Panie sędzio. Widać, że sędzia coś jest tutaj przekpiony chyba na stronę naszego przeciwnika. Miejmy nadzieję, że się mylę, tak? Świetne zagranie do Pawła Sobolewskiego. Musi to wykończyć Paweł. I wykończył. Niam, niam, niam. Tak to skomentuję, bo naprawdę wykończenie było soczyste. I po prostu Chciał tak zrobić, było to widać, że to było właśnie jego zamiarem po długim słupku tak zawinąć, zakręcić wewnętrzną częścią stopy. Także no, drugi mecz już rozpoczynamy jak najbardziej pozytywnie. Niebezpiecznie było dla naszego przeciwnika, oczywiście on za dużo ślizgów to. Ale nie no, lubię takich przeciwników, co naprawdę masę ślizgów niepotrzebnych robią. Fajnie się ich ogrywa, naprawdę tak. Można wręcz ich pośmieszać. Oj, teraz się przeliczyłem. No i kontra wyjdzie, a nasz przeciwnik wykopuje piłkę. Po prostu, no nie będę tego komentował. Nie? Chyba Sisei, oczywiście. Zobaczcie, jaki on jest szybki. Chyba Sisei wykorzystuje swoją szybkość. Sisei, ależ on to świetnie zrobił. Sisei zagrywa na wolne pole do Bakeli. Już naprawdę nie żałuję zakupu Siseja. Jest naprawdę niesamowity wręcz. Szkoda, że zagraliśmy do Apurado, który wracał z pozycji spalonej. No i niestety nasz misterny plan tutaj zbudowania akcji bramkowej spalił na panewce. Zobaczcie, jakich on ma zawodników. Naprawdę dużo lepszych, co najmniej od tej klasy, od naszych ekstraklasowych kopaczy, że tak się wyrażę, a mimo to nie potrafi nas rozgryźć tutaj. Nie potrafi rozklepać naszej obrony.
No i wynikiem 1-0 kończymy pierwszą połowę na tym jakże uroczym, urokliwym stadionie naszego przeciwnika. Mimo że skład mamy co najmniej o klasę gorszy, to jakoś sobie radzimy na razie w tej pierwszej połowie. Szkoda, że to się skończyło na ostatnim obrońcy. Ale mamy rzut wolny. Rzut wolny będzie wykonywał oczywiście nasz napastnik ciemnoskóry, nasza bestia w naszym składzie ekstraklasy plus właśnie. Ale cóż z tego, na razie przegrywa. To nasz przeciwnik musi strzelić bramkę i jest bliski stworzenia sobie bardzo dobrej sytuacji. I gol, niestety gol, 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 gol. Na takich laksach to ty możesz sobie strzelać. No nic nie mogłem zrobić. Nie no, nie będę oczywiście się usprawiedliwiał, bo źle byłem ustawiony w obronie, źle go przeczytałem i zasłużenie straciłem tego gola. Chociaż musicie przyznać, że lagi ziomek ma niesamowite, bo na pewno to nie jest z mojej winy. On tam coś załączył specjalnie, żeby... Może lubi grać na laksach bardziej ogarnym. No musimy podjąć wyzwanie i spróbować znowu wyjść na prowadzenie. Także lecimy dalej. Nasz przeciwnik ma więcej szczęścia niż rozumu. Trzeba przyznać mu to, że cholerny ma szczęście. Dobrze, Kaczmarek. Kaczmarek! Ależ on to zrobił, świetnie, Kaczmarek! No nie wierzę w to, nie wierzę w to. Zobaczcie, oto ma akcję. Zwolnienie, po prostu wstrzymanie, takie zatrzymanie się, no i strzał niestety bramkarza. Bączyński, Bączyński w pole karne i co z tego wyjdzie? No niestety obrońca tam stanął na drodze. I kolejny korner. Znowu Krzysiu Mączyński, na bakele graj. No nie, niestety. Nie wyszło to tak jak chciałem. Nasz przeciwnik desperacko, desperacko. Jest Keba Sisej, Keba Sisej! Zobaczcie co on robi, Keba Sisej. Mija tutaj troszkę przeciwnika jak chce. Jeszcze tam Sisej, powalcz, powalcz, proszę cię, niestety. Ależ agresywnie mu odbieramy piłkę. Bez faulu jeszcze, no nie wierzę w to. Według mnie tam był faul. Ale cóż! Sędzia się nie dopatrzył. Bakela gol! 2-1, 90 minuta. Bakela! O to chodzi. O to właśnie chodzi. No i drugi mecz wygrany będzie, także no, dużej różnicy nie ma. W sumie tego to, że mogę sobie ulepszyć piłkarza, bo w przypadku remisu nie mógłbym tego uczynić, a tak no, kolejne wzmocnienie czeka nas, naszego teamu. No i być może już zielone zgranie niebawem nam się pojawi. Myślę, że jeszcze nie po tym meczu, ale jesteśmy coraz bliżej. Ale nasz przeciwnik jeszcze dzielnie walczy, zobaczmy. Próbuje tam Milito coś ugrać. Jeszcze będzie atakował, jeszcze! O, ho, 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 ależ świetnie broni! Nasz goalkeeper, ospina z Arsenalu, zobaczcie jak nas ratuje, no nie było tam spalonego. Na pewno nie było. No i wszystko stawia na jedną kartę. Cholera, naprawdę nasz przeciwnik, skubaniec! Nie rezygnuje, mimo że stracił bramkę w 90. Jeszcze zobaczcie, próbuje nas tutaj laksami potraktować. Lagi, lagi, jeszcze raz lagi. Chłopaku, ogarnij internet, chłopie, naprawdę. No i na szczęście to się kończy wszystko, bo nasz przeciwnik próbował tam jakichś ruchów niezbyt fair play. Już lagi coraz większe były pod koniec tego meczu. No ale brawo dla naszego przeciwnika, że jeszcze podjął rękawice, że nie zrejczkwitował jak większość lamusów nobów to robi. Także no... Całkiem ciekawy meczyk w końcówce. Miał jeszcze sytuację na wyrównanie, na szczęście. My wychodzimy ze stanu remisowego zwycięsko. Także drugi mecz, kolejne 3 punkty, no i kolejne wzmocnienie naszego składu nas czeka. A to już za chwilę zobaczycie, kto to będzie. Ogólnie otworzymy sobie tą paczkę, którą otrzymaliśmy za wbicie 12 poziomu. Zobaczmy, co w niej będzie ciekawego. Coś czuję, że nie bardzo... Nie bardzo, no nic nie będzie się powiedział. No zobaczmy.
Santos, 84 tempa, wiecie co? Coś czuję, że chyba spróbujemy nim pograć za Bakele. Nie będę chyba kupował żadnego ekstraklasowego napastnika. Ogólnie możecie to skomentować, napisać, co o tym sądzicie. Ja wam powiem, że chyba skorzystam z tego zawodnika, którego nam dali w paczce. I to będzie nasze ulepszenie na razie. Chociaż nie. Jeszcze mogę sobie jedną pozycję ulepszyć, bo to po prostu będzie zamiana zawodnika. Bakele na tego, więc srebrnego. Więc to się nie liczy jako wzmocnienie składu. Wygrałem mecz, także mogę sobie ulepszyć tutaj jeszcze jednego zawodnika. Jeżeli się z tym nie zgadzacie, to po prostu możecie mnie opieprzyć w komentarzach. Wtedy coś pokombinujemy i dojdziemy do porozumienia, myślę. Ale ja tutaj sobie postanawiam wzmocnić jednak jedną pozycję. Za chwilę zobaczycie, na co się zdecydowałem. Otóż zdecydowałem się na, jak widzicie, ulepszenie pozycji lewego pomocnika w moim składzie i tym nowym zawodnikiem jest Michał Giro, zwany też czasami Michał Giro, polski Oliver Giro z Arsenalu. Oczywiście dodał nam trochę zgrania do formacji, idealnie pod formację pasuje, także będzie to, myślę, spore wzmocnienie naszego składu. I oprócz tego, oczywiście, co jest zgodne z regulaminem, to nie jest ulepszenie składu, ulepszenie zespołu, także mogę sobie kupić w każdej chwili albo zamienić menadżera właśnie złotego, jest to Dan Petrescu, chyba kiedyś pracował nawet w polskiej lidze, chyba bodajże z Wiśle Kraków. Pod formację złoty nieświecący menadżer dodał nam zgrania aż do poziomu 80, także mamy zielone zgranie. No i co? No i jeszcze zamieniłem zawodnika, którego trafiłem w paczce darmowej za nabicie 12 poziomu, także absolutnie jak najbardziej jest to zgodne z zasadami naszej serii. Nie jest to kupiony zawodnik, wzmocniłem sobie po prostu, bo ma 84 pace'a, no i zamieniłem sobie go za Bakele. Dodał nam jeszcze minimalnie zgrania, jak widzicie, bo jest Brazylijczykiem, tak samo jak Alex Bruno, także no i lecimy z ostatnim, trzecim spotkaniem. No jak widzieliście, niestety nie nagrało mi się, fraps mi nawalił, no czego się można po nim spodziewać, niestety, tego spotkania. Zremisowałem 0-0, na szczęście nagrała mi się sama końcówka, bez mojego głosu. No i widzieliście po prostu, że wynik był remisowy, 0-0, także nie oszukuję tutaj was, był remis. W sumie dużo nie straciliście, bo w tym spotkaniu naprawdę nic specjalnego się nie działo, było nudno, skończyło się bez bramek, także jak widzicie, ani nie mogę wam zaproponować zrobić konkursu, znaczy się na 10 tysięcy obiecane, bo to tylko w przypadku porażki, ani też nie mogę sobie ulepszyć już żadnego zawodnika, także co, także myślę, że to by było na tyle w tym odcinku i zapraszam was na kolejne, także dzięki za oglądanie oczywiście i trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego piona.